Dyskutujemy na ten temat, w jaki sposób przybliżyć bibliotekę, jej zasoby, jej potencjał i możliwości osobom, które naznaczone są niepełnosprawnością. Ta niepełnosprawność to zjawisko wcale częste. Co więcej, wiąże się to również z faktem, że społeczeństwo w Polsce, tak jak w Europie, starzeje się i że tych problemów będzie coraz więcej. Oczywiście te niepełnosprawności mogą być różnorakie, bo to mogą być niesprawności lokomocyjne, ale mogą być niesprawności związane w ogóle z ruchem, czy ze wzrokiem, czy problemem koncentracji, czy zaburzeniami psychicznymi i tak dalej. To jest zjawisko niezwykle ważne i nie wolno tego zjawiska lekceważyć tym ludziom, którzy są dotknięci tymi niepełnosprawnościami, a często są niezwykle wytrwali w działaniu na co dzień. Ta konferencja, która ma przybliżyć tematykę związaną z działalnością naszych bibliotek, czy w ogóle instytucji kultury, posiłkuje się doświadczeniami wybitnych fachowców, że jest z nami dyrektor Biblioteki Narodowej, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, że są przedstawiciele 10 miast partnerskich naszego miasta. Dom kultury i biblioteka to są miejsca najbliżej miejsca zamieszkania. Najłatwiej tam trafić. A biblioteka ma jeszcze tę zaletę, że wszystkie usługi oferuje bezpłatnie. Dyskutujemy o tym, jak wspierać osoby z niepełnosprawnością, ale też inne grupy specjalnych użytkowników, które na co dzień nie mogą tak łatwo dotrzeć do kultury, bo tutaj mówimy i o mniejszościach narodowych, które mają problemy na przykład językowe, osoby starsze, seniorzy, ale specjalne problemy mają i potrzeby mają na przykład rodziny z małymi dziećmi. Czyli ta oferta dla nich musi być też specjalnie przygotowana. Biblioteka musi być specjalnie wyposażona i specjalnie przygotowani powinni być ludzie, którzy oferują zbiory i usługi w bibliotekach. Rozmowy na temat przyszłości biblioteki i ich rozwoju muszą się odbywać często, dlatego że zmienia się świat, zmienia się dostępność do książek i nie tylko książek. W związku z tym musimy uwzględniać potrzeby też wszystkich ludzi, którzy mogą korzystać. Konferencja taka jak ta, która jest organizowana, jest pewną próbą zrozumienia tych grup, które z różnych powodów nie mogą w pełni uczestniczyć. Ale to też jest taki przykład dla nas, by poszukiwać rozwiązań, które po prostu pomogą, żeby osoby z dysfunkcjami mogły także w pełni korzystać z takich dobrodziejstw, jakie niesie współczesna kultura i rozwijająca się technologia dostępu do niej.